Witam wszystkich bardzo serdecznie w 16 odcinku opowiadania wiedźmińskiego, mojego autorskiego Wiedźmin Fantazja. Zaczynajmy przygodę! Do boju! O Jezu! Kurde bele! Ile to już płyniemy do tego kurcze kolejnego portu? Ludzie, kurde! Bosmanie, proszę mi powiedzieć raz, dwa, trzy, kiedy będzie najbliższa wyspa, to może jakiś port najlepiej z jedzeniem i jakąś restauracją dobrą i kawiarnią, kurde, bo muszę się po prostu napić jakiejś dobrej kawy, ciacho se zjeść, kurczaka se wtrążolić i za przeproszeniem muszę sobie po prostu ulżyć. Więc bosmanie, Higgins, słuchaj, za ile dotrzemy do najbliższego portu, żeby coś zjeść, naładować prowiant dla naszych oficjeli? No, kapitanie Jacku, właśnie za 10 minut będziemy przepływać koło takiego wielkiego portu królewskiego, ale nie takiego, kurde, antypirackiego. Oj, nie. Tylko do takiego przyjaznego piratom i przyjaznego siłom Redanii i siłom królewskim, a także do takiego, w którym czarodziej Michał po prostu też swoim wpływami roztaczał aurę ochronną kiedyś, w dawnych czasach, kiedyś tam, i też legenda Geralta tam też dotarła. Myślę, że za 10 minut możemy sobie spokojnie zejść na jakiś rekonesans, na jakieś żarełko, kawkę, rozprostować nogi i mamy ten jeden kryształ mocy, kryształ ognia. Zostały nam 4, czyli po kolei wody, powietrza, ziemi i elektryczności, tak? Elektryczność na samym końcu, no bo to jest hardcore. Woda, powietrze, ziemia, w które jak leci, tak, co będzie pierwsze, bliżej, to się ogarnie. A teraz ja bym prosił pana kapitanie Jacku, nasz kochany Jacku. Kapitanie Jacku, proszę cię, zakomenderuj, żebyśmy tam, za przeproszeniem, coś tam wysadzili się, żebyśmy zrobili rekonesans, bo mam tam, nie ukrywam się, mam tam pewne rzeczy do uściślenia. No po prostu mówię wprost. Muszę tam zwrócić należny rachunek zapożyczony, no tak zwaną lichwę po prostu, tak? Ja muszę tam zapożyczony rachunek pewnego lorda, muszę tam po prostu zasumujmy i po prostu się pobawmy trochę, a potem się zobaczy na spokojnie, po kolei. Mamy całe morze dla siebie, po drodze są różne wyspy, różne królestwa nadmorskie, wiedźmińskie, takie archalolosy kochane. Dobrze, Higgins, zrozumiałem. Dobra, spoko, Jack. To powiedz naszym gościom królewskim, że za niedługo zejdziemy na ląd, dobrze? Dobrze, Jack, dobrze. Chłopaki, dziewczyny, kurde, maliny. Ludzie, paranoja, padła bomba do Playboya. Jack, co ty świrujesz, człowieku? Padła bomba do Playboya, nie mamy dzisiaj gnoja, kurde. Geralt, słuchaj, Geralt, Yennefer, Triss, Jaskier, Ciri, Malchu, słuchajcie. Ogólnie drużyno Geralta i Malchu, Geralt, słuchajcie. Za 5-6 minut schodzimy na ląd, zrobić mały postój, rekonesans, po protestować
restaurację, ugościć się, bo tam też sława o was dotarła. Ugościmy, powozimy się, sprawdzamy knajpy, przy okazji uzupełnimy paliwo. Higgins swoje rzeczy, sprawy załatwi, tak? I w ogóle... A przy okazji to może się jakieś lachony wyrwie, może się jakieś coś tam powyrywa. Zobaczymy, no w każdym razie ja zapraszam wszystkich na kawę i na ciacho. Razem z moją papugą pójdziemy do najlepszej kawiarni, jaka będzie, i zamówimy sobie taką kawę, takie ciacho i takiego kurczaka, że ja pierdziu. Ja biorę ze sobą swoje dziewczyny i w ogóle idziemy w tany, wy bierzecie swoje i idziemy po całości, tak? Tak, Michał? Tak, czarodzieju Michale? Tak jest, Jack, tak jest! Dobra, Geralt, to w porządku wszystko, tak? A potem dalej po kolei będziemy odkrywać mapę Wysp Wiedźmińskich i po kolei będziemy kryształy zdobywać do otworzenia specjalnego magicznego portalu na wyspie Axie, żeby się dostać do świata Śródziemia, żeby powstrzymać Imperatora Ezela. Tu-du-du-dum! Tu-du-du-dum! Tum-tum! 6 minut później. Plusku, 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 plusku. No dobra, ładnie to wygląda. Tam w oddali widzę jakieś miasto, nawet ładne. Jest port. Są doki naprawcze, jest do załadunku, są jakieś karczmy, restauracje, kawiarnia też jakaś jest. Widzę, że jakiś zamek królewski tam jest, ogrody, kurde, coś takiego. No ciekawe, 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 synu, ciekawe. To nie tata? Tak, synu, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe. Dobrze, tato Geralcie, to może chodźmy z Jackiem i się przespacerujmy z drużyną. Niech nam postawić jakiegoś żarę kurczaka, jakiegoś, nie wiem, kiełbachę kurczaka, może jakąś zupę, polewkę, może żurek z kiełbasą i z jajeczkiem, albo boczek na ostro, albo zupę po meksykańsku z jajeczkiem. Synek, kurde, nie rob mi smaka, idziemy po prostu, tak? No tak. No to chłopaki, na mój koszt, na koszt firmy. Zapraszam, ugoście się, kurde, idziemy do tej, no ja mówię wam, tam jest dużo ludzi, tam musi dobrze jadło być, tam w tej karczmie za kusym bykiem jest, kurde, coś ładnego się pichci, bo bardzo ładnie pachnie i kawę czuję, dosyć dobrą kawę czuję, to chodźcie, zapraszam was wszystkich, a ty Higgins, leć tam pozałatwiaj sprawy, masz kasę jakby co na długi czy coś, mam, wszystko mam. A jakbyś potrzebował, to mi mów, kurde, żebyś ty nam jakiegoś fortelu nie wywinął. Jakby co, będziemy tutaj w tej karczmie. Spoko, spoko, ja tam pozałatwiam, wracam i się zwijamy. Zjedzcie sobie spokojnie, posilcie się. Spoko, spoko. No problem. O! Tymczasem, po zamówieniu posiłku i kawy zwanej Lor oraz Dawidow oraz Jakobs oraz jeszcze jakiś paru innych nieznanego pochodzenia kaw ptycznych prosto z ekspresu Inicja. Nasi bohaterowie zasiedli do stołu przy pieczeniach, hamburgerach, kanapkach, tostach, niam, 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 oraz przy kawusi i tarcie owocowej z bitą śmietaną, udekorowanej boróweczkami, sosiwem takim fajnym, cytrusowym, z biszkoptami, i zaczęli pałaszować. A pałaszują, co nie ma miara, pałaszują i pałaszują. Jeden przed drugim więcej pałaszuje, jeden przed drugim kawu się pije,
tańce hulanka z faole. Co by to nie było wszystko o pitole. Jam jest kapitan Jack, herbu filarzyżaneczka. No, ja się najadłem, nie wiem jak wy, ja się najadłem. Zrzuć tam piątaka tym grajkom, niech pograją sobie trochę. A my się chyba zbieramy. Higgins zaraz powinien wracać, także pomału się zbieramy i lecimy dalej. A tutaj fajna knajpka ta, kurde. Jak się w ogóle nazywa ta wyspa? To jest wyspa, proszę pana, za kusym nosem. Za kusym nosem? Człowieku, za zajebistym nosem. Nie za kusym, tylko za zajebistym. Człowieku. No dobra, ale może być za kusym nosem. Dobrze. Dobrze. Kapitanie, tu Higgins. Wszystko załatwiłem, możemy lecić dalej. A, i przy okazji kupiłem panu nowy kapelusz. O, dziękuję Higgins, dziękuję. I ma pan też ode mnie nową filiżaneczkę ze stawem, z imbryczkiem. O, dziękuję Higgins, dziękuję. No to jedziemy z tym tematem. Wracamy do podróży na otwartym morzu. Moi mili. Poślizgnęliśmy się, załatwili się wszyscy. Tak, tak. A Adamo Roro, czy zapasy zostały uzupełnione? Adamo Roro? Tak, tak, kapitanie, tak, tak, wszystko uzupełniliśmy. Możemy lecieć dalej. No to komu w drogę, temu czas. Ku przygodzie, kochani, ku przygodzie. Do następnego opowiadania. Zapraszam ja, czyli Malczu Mistrz.